soboty zostanie otwarta baza rodzin na stronie www.szlachetnapaczka.pl, na której każdy z nas będzie mógł zebrać swoją grupę przyjaciół, czy to w szkole, czy w pracy, i wybrać swoją rodzinę, która jej pomoże w tym roku. Otwieramy bazę rodzin. Każdy, który chce pomóc, może zostać darczyńcą. Kontaktuje się wtedy z tym darczyńcą lider. No i jest etap przygotowywania paczki, która zostanie dostarczona podczas Weekendu Cudów, który w tym roku jest 11 i 12 grudnia. Wybieramy zazwyczaj rodzinę, ja jako koordynator, która wiem, że możemy przygotować. No, znaczy na przykład, nie wiem, jeżeli rodzina pragnie, albo jej potrzebą główną jest wymiana okien, to ja też nie wiem, rozpoczynając zbiórkę, czy uda nam się zebrać taką kwotę. Więc wybieramy rodzinę, gdzie wiemy jako społeczność uczniowska, że będziemy mogli sprostać i spełnić te marzenia podstawowe. A jakimi kryteriami będziecie się kierować przy wyborze tegorocznym, jeśli chodzi o rodzinę? Myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wybrać kogoś tu z Opola, dlatego że tych paczek będzie tak dużo, że później też nauczyciele pomagają je przywieźć do magazynu głównego, więc jest nas około 10 osób, które później swoimi samochodami te paczki pakują i przywożą, więc no, będziemy szukać kogoś z Opola. Szlachetną paczkę i rodzinę można wesprzeć dwoma sposobami. Albo zostać właśnie darczyńcą, wybierając rodzinę z ogólnopolskiej bazy rodzin, albo zostać dobroczyńcą, wpłacając przelew podany na stronie Szlachetna Paczka. My historię rodzin pozyskujemy od różnych instytucji, od szkół, od ośrodków pomocy społecznej, od grup w szkole czy też z Caritasu. Do Szlachetnej Paczki nie może się sama osoba czy sama rodzina zgłosić. Musi to być osoba zgłoszona przez kogoś, osobę prywatną właśnie czy też przez instytucję. No i my po uzyskaniu takiej historii rodzin kontaktujemy się z tą daną rodziną, odwiedzamy, aby poznać te właśnie potrzeby, problemy. Wolontariusz odwiedza tą rodzinę, rozmawia z nią, zaprzyjaźnia się, mówi też o tym, kim on jest, i nawiązuje się specyficzna więź z właśnie rodziną, którą odwiedza. A gdzieś sama paczka materialna to jest rzecz w zasadzie poboczna, bo tak naprawdę staramy się rodzinom pomóc nie tylko w sposób materialny, to są też paczki specjalistyczne i dalsza pomoc rodzinie. Mamy takie rodziny, gdzie wolontariusz się na tyle związał z nią i na tyle chce pomóc, że faktycznie to jest pomoc długofalowa i nawet gdzieś po zakończeniu już edycji wolontariusze chętnie odwiedzają te rodziny i po prostu pomagają, jak umieją. Możemy dać komuś dobro, możemy dać część siebie poprzez rozmowę, ale też poprzez fizyczną pomoc, jaką właśnie są paczki.